W dniu dzisiejszym, 11 listopada, świętujemy tutaj, w Domu Kultury w Pysznicy. Kultura odgrywała zawsze bardzo ważną rolę w polskich dziejach, towarzyszyła nam w tych pięknych, jak i tych smutnych chwilach. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrzeć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczyt piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. W tym roku, w 2021, w gminie Pysznica obchody odzyskania niepodległości, 103. rocznica, zaczęliśmy świętowaniem w miejscowości Krzaki 10 listopada. Rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele w Krzakach. Następnie była piękna, patriotyczna wieczornica przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej w Krzakach. W dniu dzisiejszym, 11 listopada, świętujemy tutaj, w Domu Kultury w Pysznicy. Kultura odgrywała zawsze bardzo ważną rolę w polskich dziejach, towarzyszyła nam w tych pięknych, jak i tych smutnych chwilach. Rozpoczęliśmy o godzinie 16 koncertem tutaj wychowanków, artystów z Domu Kultury w Pysznicy. Następnie po koncercie w budynku świętujemy wspólnie na zewnątrz, przy ognisku, śpiewając wspólnie pieśni patriotyczne. Przygrywa nam akordeonista pan Damian Bryk, który tutaj rozpoczynał swoje kroki w Domu Kultury w Pysznicy. Zakończymy świętowanie tegoż święta 14 listopada, mszą świętą za ojczyznę w kościele w Pysznicy, po którym nastąpi koncert grupy rekonstrukcyjnej żołnierzy Wojska Polskiego wrzesień 1939 z Jastkowic wraz z nadsańską orkiestrą ze Stalowej Woli. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńców los, legiony to rycerska buta, legiony to ofiarny stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia losy, na stos, na stos. Proszę,